Witam Was serdecznie na trzeciej części pstrągowych miejscówek. Dzisiaj o tym, jakie miejsca lubią pstrągi, jak żerują oraz o punkcie podania, torze przynęty, a także jej wyborze, jak również o ustawianiu się na brzegu. Poza tarłem, okresem, kiedy bardzo zimna woda wprawia w niemal stagnację i latem, gdy w niektórych rzekach wysoka temperatura zmusza je do szukania chłodniejszej, lepiej natlenionej wody, pstrągi przez cały czas żerują i starają się unikać zagrożeń. Tyle w teorii. W praktyce, niemal w każdych warunkach, poza ekstremami związanymi z temperaturą i natlenieniem wody, zatruciem lub podtruciem, czy powodziową wodą, pstrągi są do złowienia. Oczywiście i mi czasami się to nie udaje, ale uważam, że jest to wynikiem moich błędów w wyborze odcinka wody, sposobu łowienia czy stosowanych przynęt, lub też jakichś błędów w zachowaniu się nad wodą, których czasami nie da się uniknąć, na przykład jeśli mamy cały brzeg pokryty zmarzniętym śniegiem. Mała wrzeczka nie pozwala na łowienie z większego dystansu, a zimą staram się po prostu nie zbrodzić. Zresztą w innych okresach, również na małych rzekach, staram się tego unikać z powodów, o których mówiłem Wam w podcaście Bez podstaw się nie da. Jak odżywiają się pstrągi? Pstrągi odżywiają się głównie różnymi stadiami owadów, również lądowych, występujących w środowisku i dostępnych w danym momencie. Zjadają również pijawki, ślimaki, raki, a nawet gryzonie czy płazy. Zjadają one również inne ryby ze swoim gatunkiem włącznie i niekoniecznie są to małe sztuki. Jest wiele zdjęć pokazujących pstrągi z wystającymi z pyska ofiarami sięgającymi do połowy długości ryby. Badania wykazały, że do większego pokarmu pstrągi potrafią się ruszyć z większej odległości. Dlatego też w większości wypadków precyzja łowienia jest istotna. Pobierają one też pokarm na zasadzie prób i błędów, sprawdzając, czy coś jest jadalne, w ten sposób uczą się. Cechują się tym głównie ryby młodsze, można tym wytłumaczyć atakowanie nietypowych nowych dla nich obiektów, często w dziwnym kolorze, ale i stary pstrąg czasami daje się oszukać na coś, czego jeszcze nie widział. Pstrągi pobierają spływające z wodą owady na trzy główne sposoby. Najczęstszy sposób to ryba unosi się do napływającego pokarmu, nurt wynosi ją do góry i znosi w dół rzeki. Zasysa pokarm, potem obniża głowę i nurt dociska ją w kierunku dna i wolniejszego nurtu. Następnie wraca na miejsce początkowe. Oczywiście po drodze może pochwycić też inne przepływające pokarmy. To dlatego, widząc oczko na powierzchni, powinniście szukać tej ryby powyżej zauważonego oczka, nie w miejscu, gdzie je zobaczyliście. Drugi sposób to pobieranie pokarmu na boki. Często ryba wychyla się tylko w jedną stronę, na przykład stojąc z prawej strony nurtu, będzie odchylała się w lewo i wybierała pokarm z tamtej strony. Taka ryba może ignorować przynętę poruszającą się z jej drugiej strony. Najrzadsze jest pobieranie dryfu toczonego po dnie. W rzekach o wolnym przepływie często pstrągi patrolują okolicę, kreśląc swoje trasy i wyłapują po drodze kąski, podobnie jak białoryb w jeziorze. Polując na ryby, pstrąg może ustawiać się za rybą czy rybami, atakować je od tyłu. Może polować na nie z zasadzki. Często obserwuje je z daleka, przestawiając się do ataku. Bardzo często zdarza się, że najpierw głuszy rybę, spływa poniżej, by ją połknąć. Tego typu ogłuszenie na kiju objawia się bardzo mocnym i krótkim uderzeniem, często nie do wcięcia. Polecam od razu ponowić rzut metr, dwa niżej i przeprowadzić przynętę wachlarzem bez żadnej animacji. Nakładając te kilka informacji, czyli stosunkowo niewielką ilość pokarmu, niesprzyjające warunki do życia w postaci płynącej dość szybko miejscami wody, oraz to, że pstrągi muszą cały czas uważać na zagrożenie, możemy odrobinę zawęzić nasze pole poszukiwań. Zwróćcie uwagę, że będę posługiwał się pewnego rodzaju uproszczeniem i uogólnieniami. Każda rzeka jest inna, ma swoje warunki terenowe, pogłowie ryb i pewne miejsca w jednych rzekach będą lepsze niż w innych. Jednak znając podstawowe zasady, to ryby i woda podpowie Wam, na jakich miejscach się skupić. Ja chcę Wam podpowiedzieć, gdzie zacząć szukać. Jakie miejsca lubią pstrągi? Wbrew powszechnemu mniemaniu, pstrągi nie lubią szybkiej wody. Oczywiście część z Was z tym się nie zgodzi, bo przecież nie raz łowiliście pstrągi w bystrzach,
zwłaszcza ci z Was, którzy łowią w typowo górskich rzekach, które z natury mają dość szybki przepływ na dużych odcinkach. Mówiąc, że pstrągi nie lubią zbyt szybkiej wody, mam na myśli, że nawet w szybkiej wodzie wybiorą one miejsca, które oferują im dobry przegląd przepływającego dryftu, czyli spływającego z prądem wody pokarmu, zapewniając przy tym możliwie niewielki wydatek energetyczny. Będziemy szukać miejsc, które oferują pewnego rodzaju osłonę przed nurtem z dostępem do dość szybkiej ścieżki z niesionym jedzeniem. Być może miejsc, gdzie to jedzenie będzie się zbierać niesione na przykład z dwóch nitek rozbitego przez jakąś podwodną przeszkodę nurtu. Lub zawisać na chwilę za uskokiem dna, czy znów zbierać się gdzieś wąską stróżką na końcu dołka, albo płani, czy też rynny. Pstrągi będą wybierać w podobnych warunkach te same miejsca do żerowania, gdyż z jakichś względów oferują one lepsze warunki od innych. Dlatego po złowieniu ryby w danym miejscu warto dokładnie obejrzeć to miejsce i stanowisko i zobaczyć, co mogło zadecydować o tym, że ryba ustawiła się właśnie tam. Często na przykład danego dnia łowi się wszystkie ryby tylko z wyjść z dołka, podczas gdy następnego wszystkie brania mamy ze środka dołka lub na jego wejściu. Dlatego warto zwracać na to uwagę i wyszukiwać podobne miejsca na kolejnych stanowiskach. Życie pstrąga kręci się wokół zdobywania pokarmu, dostępu do tlenu oraz ochrony przed drapieżnikami. Ich oczy są wrażliwe na światło słoneczne. Więcej o tym temacie mówiłem w odcinku Pstrąg bez podstaw się nie da. Jeśli nie widzieliście, to link znajdziecie w opisie, ale podsumuję tutaj najważniejsze rzeczy. Rzeka w różnych okresach niesie różny pokarm i jest on mniej lub bardziej dostępny dla ryb. Temperatura wody ma wpływ na metabolizm ryb oraz na nasycenie jej tlenem. Im jest ona cieplejsza, oczywiście bez ekstremów, tym metabolizm jest szybszy, a nasycenie tlenem mniejsze. Dlatego obserwuje się często, jakby ryby w cieplejszej porze roku przesuwały się bliżej nurtu. Bo jest on bardziej natleniony oraz występuje wtedy więcej rujek owadów, więc niesiony nim dryft pozwala na dodatni bilans energetyczny, nawet stojąc w trochę szybszej wodzie. Mocniej prześwietlona woda sprawia, że ryby mogą szukać ochrony przed światłem, pod właśnie tą sfalowaną powierzchnią szybszego nurtu, zazwyczaj jest tam też troszkę głębiej, mogą również ukrywać się pod zacienionymi burtami, nawisami traw, gałęziami drzew czy w cieniu rzucanym przez okoliczne drzewa. Zimą metabolizm jest ograniczony, tym bardziej im mniejsza jest woda. Dochodzi do tego zmęczenie po tarle oraz niewielka ilość pokarmu znoszonego z nurtem. Dlatego też ryby trzymają się zazwyczaj z dala od głównego nurtu i unikają szybszych odcinków rzeki lub wyszukują w nich stanowiska z wolną wodą. Oczywiście spłoszone na małej, płytkiej rzece nawet zimą ukryją się w rynnach nurtowych lub ich okolicy, jeśli rzeka nie oferuje tam innych ukryć jak podmite burty, zwaliska czy roślinność zanurzoną. Bo te miejsca oferują im trochę głębszą i pofalowaną wodę, co sprawia, że są one mniej widoczne i mogą się tam czuć bezpieczniej. Zimą i wczesną wiosną słońce nie operuje tak mocno i często znajdziecie te ryby na płytszej wodzie, z dala od głównego nurtu, czasem niemal całkowicie stojącej wodzie, gdyż nie unikają one słońca tak bardzo jak późną wiosną i latą. Zimą nawet wydaje mi się, że ryby tego ciepła troszkę szukają i tego słońca. Przed drapieżnikami może je chronić przeszkoda, dach nad głową, czy to w postaci podmytej burty, konaru drzewa, roślinności podwodnej, czy też zebranej piany na powierzchni wody. Grubsza woda w rynnie czy dołku, lub nawet zmiana koloru dna. Pstrągowa miejscówka to dom, a często kilka domów ryby, czyli miejsc, gdzie kryje się ona w czasie, gdy jest zaniepokojona. Być może pierwszą reakcją będzie przesunięcie się bliżej rynny na trochę głębszą wodę, może opadnięcie na dno dołka, na samym jego środku, by gdy zagrożenie wyda się jeszcze bardziej realne, ryba zaszyła się w podmytych korzeniach, czy schowała głowę między kamienie lub ukryła się pod roślinnością wodną. Stanowisko żerowe jest to miejsce, gdzie w danych warunkach pstrąg będzie żerował.
Są to zazwyczaj miejsca, gdzie nurt płynie wyrównaną i węższą strugą, sprawiając, że pokarmu jest więcej i jest łatwiej go zassać. Takie warunki oferują zwężki, wlewy, ale w miejscach, gdzie nurt się już wyrównuje. Wejścia i wyjścia z dołków i rynien, połączenia dwóch nurtów w miejscu, gdzie nurt się już właśnie w nich wyrównuje, czy okolice głównego nurtu, ale na jego obrzeżach, gdzie nurt jest wolniejszy i równy. Ale na przykład już pstrąg żerujący na spętach, czyli martwych owadach lub zjadający wylinkę owadów, case, z powierzchni, może ustawić się na przykład w okolicy wstecznego kręcącego prądu, który zbiera ten pokarm w spokojnej jakiejś małej zatoczce. Szukając pijawek, pstrąg może przemierzać prawie niepłynącą, zamuloną wewnętrzną część zakrętu lub podczas wyższej mętnej wody wyszukiwać dżdżownice w miejscach, gdzie zbierają się i gdzie jest on osłonięty od nurtu, czyli na przykład w okolicy burty, w jej zagłębieniach, zatoczkach. Generalnie na rzekach szybkich szukamy zwolnień nurtu. Na rzekach bardzo wolnych szukamy kawałków, gdzie odrobinę szybszy nurt może nieść trochę więcej pokarmu. Ale w takiej bardzo wolnej wodzie pstrągi mogą patrolować wodę, pływając podobnie jak karpie. Na stanowiskach żerowych jest hierarchia. Jeśli większy czy silniejszy pstrąg żeruje, to on zajmuje najlepsze stanowisko. Gdy zaprzestanie żerowania, jego miejsce zajmie kolejna ryba. Tak, tak, pstrągi dużo częściej są w miejscówkach w otoczeniu innych ryb. Oczywiście są rzeki, gdzie rozsada jest bardzo mała i tam może to wyglądać trochę inaczej, ale w większości rzek na miejscówce jest kilka ryb różnej wielkości. Stanowiska odpoczynkowe są to miejsca, gdzie ryba nie żeruje, zazwyczaj obok nurtu, częściej od płytszej strony lub na środku dołka, gdzie nurt jest najwolniejszy, ale szukanie głębokości nie jest tu regułą. Czasami stanowiska mogą się pokrywać, ale też nie jest żadnym wyjątkiem, a bardziej regułą, że pstrąg potrafi żerować na dużym terenie, często dość daleko od domu. Badania z lokalizowaniem ryb na większych rzekach w Stanach, o których wspomina Kelly Gallup, pokazały, że ryby te pokonywały średnio w ciągu doby około kilometra, pływając w różnych kierunkach. Nie znaczy to, że płynęły 500 metrów w górę i wracały do domu. Myślę, że na małych rzekach nie będą to takie dystanse, chociaż znam przypadek złowienia dużej ryby dzień po dniu w odległości ponad kilometra od miejsca pierwotnego złowienia. To, że ryba zmienia stanowisko po holu, jest raczej regułą niż wyjątkiem. Z rozmów z kolegami oraz z własnych obserwacji również uważam, że szczególnie większe ryby mają większe tereny łowieckie i często zmieniają stanowiska, chyba że rzeka nie oferuje im alternatywy. Dlatego polując na upatrzoną rybę, nie można obławiać tylko miejsca, gdzie mieliśmy branie lub wyjście, ale dłuższy odcinek wody, zarówno w górę, jak i w dół rzeki. Czasami warunki są na tyle sprzyjające w okolicy domu, że ryba nie musi pokonywać większych wędrówek. Takie adresy warto zapamiętywać, bo pstrągi będą zajmować te same miejsca, gdyż oferują one z jakichś względów lepsze warunki dla ryb. I ja i wielu moich kolegów mamy swoje adresy, które dają nam ryby regularnie. Dlatego warto takie miejsce zapamiętywać. Więc co nieco już wiemy o stanowiskach. Teraz trochę o tym, jak je obławiać. Mamy więc już wytypowane stanowiska na naszej miejscówce. Teraz musimy się zastanowić, jak zwiększyć swoje szanse podczas ich obławiania. Musimy ustalić nasz punkt podania, planowany tor przynęty, nasze ustawienie przed rzutem oraz wybór przynęty. W różnych sytuacjach każdy z tych elementów może być dla mnie kluczowy i warunkujący pozostałe. Być może przynęta, którą mam na końcu zestawu, już potwierdziła swoją skuteczność w danym dniu i to nią chcę obłowić potencjalne stanowisko. Lub zwyczajnie lubię łowić tylko jednym typem przynęty. Może tak masz. I resztę podporządkowujesz właśnie temu. Być może ukształtowanie miejsca daje mi możliwość ograniczonego ustawienia się bez spłoszenia ryby. Wtedy od tego, gdzie mogę się ustawić, uzależniam wybór przynęty, która najlepiej pozwoli mi obłowić potencjalne stanowisko ryby.
A może jeszcze inna sytuacja? Może miejsce pozwala tylko w określony sposób podać przynętę, na przykład spławić woblera lub opuścić dżiga w dziurę między zwaliskami. Wtedy ustawienie i wybór przynęty pójdą niejako wymuszonym torem za punktem podania. Dodatkowo warto zastanowić się, w jakiej kolejności obławiać stanowiska na miejscówce, by przy obławianiu pierwszego nie przekreślić swoich szans na obławienie kolejnych. Na przykład, jeśli podchodzę do miejscówki prostopadle, zaczynam obławianie odrzutów na stanowiska położone bliżej mnie i poniżej mnie. Potem wydłużam rzuty, obławiając stanowiska znajdujące się dalej. Zaczynając z rzutami w górę, zwiększam szansę na spłoszenie ryby, dlatego staram się tego unikać, ponieważ ryby będące poniżej mnie mają mnie jakby bardziej na widoku, jestem dla nich bardziej widoczny. To wszystko może się wydawać skomplikowane i długotrwałe, ale tak naprawdę po pewnym czasie robi się to odruchowo i tak naprawdę nie musicie specjalnie o tym myśleć. Chociaż warto się nad tym zastanawiać, szczególnie po każdej rybie. Są to ogólne podpowiedzi i sam często nie stosuję się do nich świadomie. Jeśli łowię w rzece, gdzie populacja jest duża i do tego wiem, że duże ryby mam obstawione mniejszymi, mogę świadomie wybierać obławianie w pierwszych rzutach stanowiska, które według mnie jest najlepsze w miejscówce. Dodatkowo podawać przynętę dość blisko ryby, by nie ryzykować dłuższym przerzuceniem sprowokowania małej sztuki, której hol spłoszy obiekt moich poszukiwań. Na to, jak obławiam miejsce, nakładam wszystko, co wiem o tej rzece i o danym miejscu. Jeśli wiem, że na tej rzece większe ryby ustawiają się w takich miejscach, zajmując określone stanowiska, albo znam to miejsce i wiem, że zazwyczaj napływ przynosi małą rybę, a większy mieszkanie miejscówki zazwyczaj dostępny jest dla mnie na końcówce dołka lub za małą przykosą, to od tych miejsc zacznę łowienie. Nakładam na to, jak łowię, również moje doświadczenia z innych rzek i podobnych miejsc. Mogę też wybrać przynętę i jej prowadzenie nie najlepszym torem, na przykład dalej od stanowiska, dlatego że sprowokowanie większej ryby do wyjścia za przynętą spod zwaliska czy spod zwisających gałęzi, o które może zaczepić żyłkę wyskakując, zwiększy po prostu moją szansę na udany hol. Punkt podania, czyli miejsce, w które rzucamy przynętę, by optymalnie ją przeprowadzić zamierzonym torem i na zakładanej głębokości. Na co zwracam uwagę przy wyborze tego punktu. Czy chcę obłowić miejscówkę z prądem pod prąd czy w poprzek? Czy wpadnięcie przynęty w tym punkcie nie spłoszy ryby na stanowisku, które zakładam, że ona zajmuje? Czy przynęta przy takim układzie nurtów przejdzie w zamierzony sposób na odpowiedniej głębokości i też z taką prędkością, jak chcę. Jeśli chcę poprowadzić przynętę powoli, to będę oczekiwał trochę innego działania. No i jak układają się tam nurty i co stanie się z przynętą zaraz po wpadnięciu. Jeśli chodzi o takie generalne zasady, to nie wrzucamy rybie przynęty na głowę. To jest chyba najczęstszy błąd, jaki obserwuję. Łowiąc w dół, lepiej jest wprowadzić przynętę od boku, przed rybę, lub od góry, cofając, naprowadzić ją na rybę. Łowiąc w górę, naprowadzamy przynętę na rybę. Zazwyczaj lepiej sprawdza się prowadzenie z jednej lub drugiej strony stanowiska. Głębokość, na której prowadzimy przynętę, ma często znaczenie. I to, jak blisko stanowiska przeprowadzimy, czyli ta precyzja, również ma bardzo duże znaczenie. Szczególnie przy obławianiu burt z walizk. Odnośnie podejścia i ustawienia na brzegu, wybierając miejsce, z którego będę podawał przynętę, zwracam uwagę na takie rzeczy, jak
czy jestem w stanie podać przynętę tak, jak zakładam. Czy jestem w stanie podejść do tego stanowiska, nie płosząc ryby. I nawet jeśli podejdę, to czy podczas rzutu i już prowadzenia przynęty nie jestem zbyt odsłonięty i czy również tutaj nie ma ryzyka. Może inne miejsce oferuje mi lepsze warunki. No i ja też zastanawiam się, czy jeśli, szczególnie jeśli łowię na rzece, gdzie są fajne pstrągi, czy jestem w stanie z tego miejsca podebrać rybę i jak będę holował, zanim ona jeszcze weźmie. Generalne zasady, jeśli chodzi o ustawianie się, wybór miejscówki, to poruszamy się powoli. Szukamy pokrycia jakiegoś na brzegu, które może nas zakamuflować. Staramy się nie rzucać cienia na wodę. Podchodzimy cicho, bez tupania w jakieś wystające gałęzie, kretowiska, bez strzelania zmrożonym śniegiem, jak się da. Rzucamy dopiero po zajęciu stanowiska, nie idąc i nie przemieszczamy się prowadząc przynętę. To też zauważyłem, że na niektórych filmach, że część osób rzuca i idzie tak jakby zwijała siebie kołowrotkiem. Moim zdaniem jest to błąd i ja osobiście tego unikam. Wybierając przynętę, zwracam uwagę na takie rzeczy jak to, czy na danym stanowisku, czy żeby podać dany punkt, jestem w stanie rzucić, czy muszę na przykład spławić przynętę, albo może włożyć ją na kiju. Jeśli muszę spławić, założę pływającego woblera, jeśli łowię na przykład w dziurach między zwaliskami czy przy korzeniach, mogę się zdecydować na jiga, którego po prostu włożę na kiju w dziurę i tam nim zagram. Jeśli łowię na większej rzece, dystans może być taką kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli potrzebuję dalej rzucić, no to może nie wybiorę mikrojiga, tylko jakąś cięższą przynętę. Również na jaką głębokość zejdzie moja przynęta. Jeśli obławiam jakiś płytki napływ na dołek, nie założę tam deep runnera, który będzie rył w dnie, tylko poszukam innej przynęty, która się lepiej sprawdzi. Również wybiorę mniej agresywnie pracującą przynętę, jeśli będę łowił w szybszym nurcie. No, na to nakłada się jeszcze wybór koloru, wielkości, wagi i, no i tak jak wcześniej mówiłem, akcja tej przynęty. O przynętach i ich sposobach prowadzenia oraz wyporze opowiem Wam szerzej w osobnym odcinku, już w kolejnym. Chciałbym Wam opowiedzieć trochę o podstawowych typach przynęt na pstrągi, o technikach ich prowadzenia, a także o ustawianiu przynęt. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie suba. Jeśli macie jakieś pytania, trochę inaczej na to patrzycie, napiszcie mi w komentarzu. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie też z Wami porozmawiam. Możecie do mnie napisać na Instagramie. Link znajdziecie w opisie filmu. No i co? Połamania Wam życzę. Nie wiem, czy ten film pojawi się jeszcze przed nowym sezonem. Teraz już taki gorący okres. Ale postaram się. Jeśli nie, no to życzę Wam na otwarcie, tym z Was, którzy zaczynają już 1 stycznia. Życzę Wam na otwarciu połamania i oby te duże pstrągi Wam brały i mam nadzieję, że niektóre z moich podpowiedzi Wam się przydadzą. Trzymajcie się, do usłyszenia.